20 tysięcy rolników. Unia dopłacała prawie 240 zł co do trzeciego podlaskiego hektara. Rolnicy już liczą straty, tymczasem to nie jedyna zmiana w systemie dopłat, która czeka ich od przyszłego miesiąca. Dopłata zwierzęca przysługiwała rolnikom do ziemi, na której uprawiali rośliny przeznaczone na pasze dla zwierząt. W ubiegłym roku było to blisko 240 zł do co trzeciego hektara w Podlaskiem. Ale rząd i posłowie koalicji pod koniec stycznia uznali, że od 2014 roku tych dopłat nie będzie. Joanna Kaczyńska ze wsi Mystki Rzym w powiecie wysokomazowieckim, jak większość rolników w tym powiecie, razem z mężem prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka. Wieści z wiejskiej ją zasmuciły. Dla nas jako producentów mleka jest to bardzo niekorzystne. W tej sytuacji koszty produkcji mleka na pewno wzrosną. I uważamy, że nie jest to dobra decyzja. Nowa ustawa znosi też uzupełniającą dopłatę do hektara, która wynosiła blisko 139 zł. Ministerstwo podwyższa za to podstawową dopłatę do hektara do 219,87 euro. Ale producenci mleka już liczą straty i nie kryją oburzenia z nowego systemu dopłat. Jeżeli zabieramy dopłaty do zwierząt, to będziemy wspierać tych rolników, którzy mają ziemię w dzierżawie, a będą mieli wyższe dopłaty. Hodowcy, którzy naprawdę pracują i mają braki, to wiadomo, że to są większe nakłady, zostaną zmniejszone im dopłaty. Przeciwko nowej ustawie protestowała u marszałka Senatu Podlaska i Rolnicza. Niestety bezskutecznie. Przez Sejm ustawa przeszła zbyt ekspresowo, w ciągu 2 dni, by rolnicy zdążyli nawet zaprotestować. Ponad 10 milionów złotych mniej płynie na województwo. Wszystko zależy również od tego, jaki będzie kurs euro. Jeśli będzie kurs wyższy jak w tamtym roku, czyli na 4,50, to on może nam to zrekompensuje, ale jeśli będzie kurs poniżej 4,20, to rolnicy stracą. Na województwo płynie kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów mniej. Kiedy Izba próbowała dociec, dlaczego utrzymano dopłaty do chmielu, skrobi i buraków, a zrezygnowano z dopłat dla producentów mleka, w odpowiedziach padało magiczne słowo. Dyscyplina finansowa na płatności na chmiel, na tytoń to jest 40 parę milionów euro. To są małe pieniądze, a zostało zabrane ponad 300 milionów euro. Nowa ustawa o dopłatach bezpośrednich trafiła do prezydenta, ale podlascy rolnicy nie mają już większych nadziei na zmianę niekorzystnego dla nich prawa. Źle się dzieje, tak powiedzieć tak, i można tylko zaprotestować. Prawdopodobnie chyba dojdzie do tego, jeżeli nie przyjdzie za oddanie hodowców, związków hodowlanych, to aż przykro, ale podejmuje się po cichu, szybko decyzję, nie wiem w jakim to się wyjdzie. Nie oszukujmy się, rolnictwo jest coraz słabsze, gospodarstwo jest coraz mniej, ludzi na wsi jest coraz mniej. I tak jak widzimy po głosowaniu w Sejmie, nikt nie był przeciw tej ustawie, w tej formie. Opozycja się wstrzymała, koalicja rządowa poparła. Więc naprawdę rolnicy muszą, myślę, że muszą więcej zabiegać o swoje prawa. Wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno.